Witamy Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie TV Gry. Jesteśmy tutaj we dwójkę, jest Mateusz. Cześć, witam. I jestem ja, czyli cześć, witam również do Was. Oglądaliście już zapewne nasz pierwszy materiał z pokazu Assassin's Creed Origins, na którym miałem okazję być w Londynie. Prawie 4 godziny gameplayu, więc stwierdziliśmy, że warto może by jeszcze trochę sobie o grze porozmawiać. To może tak wstępnie i nieco dementując obawy stałych fanów serii. Czy mimo tych wszystkich zmian, o których zapewne powiesz za chwilę, Origins to wciąż Assassin, czy może jakaś ogromna rewolucja w serii? To znaczy tak, ja bym podsumował to właśnie takimi wrażeniami, które odniosłem po tym, czyli że Assassin's Creed Origins to nie jest rewolucja dla gier ogólnie w branży gier, ale to jest bardzo duży krok naprzód dla samej serii, ponieważ faktycznie zmieniło się wiele. Ten otwarty świat jest zupełnie innym doświadczeniem niż mieliśmy dotychczas w poprzednich grach. Teoretycznie tam mieliśmy otwarte miasto, prawda? Też czuliśmy tą wolność, mogliśmy chodzić gdzie chcemy, ale jednak tutaj Egipt przez to, jak został nam zaprezentowany, no, wyobraźcie sobie po prostu Black Flag, w którym jednak nie pływamy po tych ogromnych przestrzeniach statkiem, a cały ten teren wypełniony jest jakąś tam aktywnością, która, okej, jest też powtarzalna w niektórych momentach. Są to te klasyczne wiedźmińskie pytajniki i wykrzykniki na mapie. Takie rzeczy też tutaj znajdujemy, ale oprócz tego, poza główną linią questową, mamy naprawdę dużo zajęć pobocznych, które przedstawiane są nam w totalnie różnych formach. Czasem są to jakieś rzeczy generowane losowo, czasem są to pojedyncze questy, a czasem są to całe sekwencje zadań fabularnych, które powodują, że w zasadzie jakby nabieramy jakiegokolwiek emocjonalnego stosunku do czegoś, czego się od nas wymaga, więc to nie są klasyczne FedExy, tylko faktycznie coś tam mamy do zrobienia, ale to też nie można potraktować, że tak będzie wszędzie. Ja grałem w 4-godzinny wycinek i pod tym względem było fajnie, nie było powtarzalności, no ale gra jest dużo, dużo większa, więc ta powtarzalność może się wkraść, zobaczymy po premierze. Poza tym jest walka, zresztą walce poświęciliśmy osobny materiał, więc pokrótce tylko mówiąc, jest zupełnie inaczej, feeling jest totalnie inny, nie polega to już na kolejkowaniu przeciwników do kontry i wybiciu całego batalionu strażników przy jednej potyczce. Wiele osób martwi również główny bohater bajek. I tutaj mam pytanie, czy mamy do czynienia z kimś o charakterze tak rozbudowanym jak humorystyczny, szarmancki i nieco bawidamek Ezio, czy raczej z zimną maszyną do zabijania nastawioną na zemstę na kształt Connora? Właśnie dobrze, że wspominasz Connora, bo wydaje się, że Bajek, jeśli porównać go do któregokolwiek z poprzednich asesynów w serii, to jest mu najbliżej Connora. Przy czym Connor, jak dla mnie, był asesynem, który traktował swoją misję super serio i niezależnie od sytuacji zawsze był tym poważnym człowiekiem z celem tutaj pomścić swoją zabitą matkę, potem całą wypaloną wioskę i generalnie tam to było bardzo poważne. Tamten asasyn to dla mnie jest coś jak GTA 4 pośród całej serii, czyli zupełnie inny ton, który nadano głównemu bohaterowi. Bajek jest do niego podobny, ale Bajek z drugiej strony ma też takie, jest próba wpisania w niego takiego trochę humoru w stylu Ezio właśnie, co nie zawsze się dobrze sprawdza, bo on nie jest tak charyzmatyczną postacią jak Ezio i też ten styl pisania postaci, mam wrażenie, jest troszeczkę inny. On też, wiadomo, jest postacią, która ma być unikalna, więc on jest tym już zasłużonym wojownikiem w służbie faraonów, który nagle zostaje wplątany w tą całą sytuację, gdzie no, mamy Kleopatrę, która zostaje odsunięta od władzy i on jakoś musi się w to wszystko wpisać, opowiadając się po jej stronie. No, zobaczymy tak naprawdę, co tam się będzie dalej działo. Póki co nie jestem na nie, ale to nie jest zdecydowanie najlepszy bohater, którego widzieliśmy w serii. Jeśli Egipt, to jasne, że i mitologia tego miejsca. W serii fikcja często mieszała się z prawdą i, jak wiemy z poprzednich części, Junona przywracała do życia legendy.
Muszę cię zapytać o tego wielkiego węża, bo ludzie byli wręcz zniesmaczeni. Tak jest. Przypomnijmy, o co chodzi. W pierwszym, czy tam też w drugim trailerze, w każdym razie z E3 z tego roku, pojawiła się ta króciutka sekwencja, w którym Bajek walczy z jakimś wielkim wężem. Normalnie zupełnie jak Harry Potter i Komnata Tajemnic i walka z Bazyliszkiem. I tak, oczywiście nie mieszkałem zapytać, o co chodzi i jak to ma wyglądać. Ismail nie był zbyt chętny, żeby udzielić na to konkretnej odpowiedzi. Powiedział, że jest to rzecz, którą sami będziemy mieli dopiero odkryć, ale jak sam zaznaczył, dla nich ważne było zachowanie ducha tej serii, więc oni, pomimo tego, że oczywiście są w settingu bardzo realistycznym, to jest wciąż fikcja. I tylko, że to jest fikcja osadzona historycznie dość intensywnie, przez co nigdy tam nie było, okej, była Junona, byli cała ta rasa pradawnych i to już jest totalny odjazd. I jak się w to wpisuje wąż? No nie dowiedziałem się dokładnie, jak się w to wpisuje wąż, ale podobno, kiedy dojdziemy do tego momentu w grze, ma to mieć sens i jakby zaakceptujemy to jako integralną część tego doświadczenia, więc te nasze tutaj jakieś teorie są takie, że to może być jakaś halucynacja, że to może być wizja. Zobaczymy, jak zagramy. Tak naprawdę nie chcą o tym mówić za wiele, tak samo jak o wątku współczesnym, na który ja osobiście czekam. Ciągle mamy świadomość, że są elementy, o których twórcy nie mówią. Wątek współczesny, na który czekam. No i cała masa mniejszych zmian, prawda? No ale są też, tak jak mówisz, elementy, o których oni nie mówią. Między innymi, na przykład mam wrażenie, że skradanie jest zrealizowane troszkę inaczej. Z jednej strony musimy być bardziej uważni, z drugiej strony przypomina to trochę rozwiązanie z Syndykatu, ale no nie wiem, feeling tego jest troszkę inny. I sam Ismail przyznał, że przerobili troszeczkę system skradania, ale nie reklamują go, nie mówią o tym głośno wcześniej, bo jakby dla nich tą najważniejszą zmianą, o której mówią graczom, to jest właśnie wielki żyjący świat, to jest nowa walka, no i to jest ten RPGowy, bardziej RPGowy system samego świata, który niektórym hardkorowym fanom nie przypadnie do gustu i to trzeba powiedzieć otwarcie, bo na przykład niewyobrażalne zdaje się to, że zachodzimy naszą postacią, nasz cel, powiedzmy, on może inaczej, nie nasz cel, jednego z jakichś tam przeciwników, który jest o kilka poziomów wyższy od nas i ciachamy go ukrytym ostrzem, a on nie ginie na raz, bo po prostu jesteśmy za słabi na to. Jak zagracie, sami ocenicie, czy wam taki kierunek odpowiada. Ja przekonałem się do niego po jakimś czasie. Faktycznie potrzeba było mniej więcej 2 godzin na to, żeby się do tego przyzwyczaić, do systemu walki, który jednak jest zupełnie inny niż wcześniej i jakoś pogodzić się z tym, jak ten świat w nowej odsłonie działa i po tym czasie byłem zadowolony. Jeśli chodzi o skradanie, to miło w końcu ujrzeć możliwość nieco sensowniejszego podejścia, nie wiem, na ninja. Ale jeśli skradanie, to mamy też całkiem nowy i to trochę kontrowersyjny element, dosłowny wzrok orła. Tak, wzrok orła, który jest po prostu mieszanką sowy z Primala i drona z Ghost Recon Wildlands. Jeszcze ten fragment interfejsu, kiedy mamy kontrolę nad sceną i tam jest napisane hover mode, czyli po prostu, że unosimy się w jednym miejscu. I to jest takie... Z jednej strony patrzysz na to i myślisz sobie, że to jest po prostu głupie, że to zostało tak rozwiązane. Z tego co widziałem, to samym Senu nie sterujemy. Dokładnie, to znaczy nie latamy sobie swobodnie, ale możemy tylko dostosować lot, tak? To znaczy tak. Sterujemy Senu, jesteśmy w stanie obniżyć, zawyżyć lot i więc w momencie, kiedy przejmujemy nad nim kontrolę, to faktycznie my sprawdzamy, znaczy kierujemy go tam, gdzie chcemy. Przy czym, o ile ten hover mode chociażby wydaje się bardzo głupi, to on ma swoje uzasadnienie w gameplayu. Gdybyśmy mieli oznaczać pewne elementy na mapie po prostu w trakcie lotu, byłoby to bardzo trudne. A tak to Senu pomaga nam namierzyć surowce, pomaga nam namierzyć obiekt misji, bo w tej chwili, kiedy zamiast tego znanego z wcześniejszych odsłon wzroku orła, gdzie po prostu wszystko zmienia kolorystykę i namierzamy na bazie tam złotego koloru nasz cel misji, to teraz tego nie ma, za to dostajemy monit w elemencie interfejsu, że
cel jest w okolicy i trzeba przywołać Senu, żeby go namierzyć i wtedy okrąg, który służy, że tak powiem, za celownik Senu, ma inny kolor i w momencie, kiedy zbliżamy się do tego elementu, on się zacieśnia i w pewnym momencie oznacza nam na mapie. Także mniej więcej od trzeciej części gracz może polować na zwierzynę wszelaką, co by sobie zebrać dodatkowe surowce. Tutaj, jak łatwo się domyślić, możemy spotkać inne zwierzaczki. Od łapczywego krokodyla, aż po, nie wiem, szarżującego hipcia z rządzą mordu w oczach. Tak, polowanie jest tutaj zrealizowane niezbędny element craftingu. Craftingu, który mnie akurat osobiście nie przypadł za bardzo do gustu, ponieważ mamy 6 bodajże elementów znajdujących się w menu naszego uzbrojenia, które ulepszamy, zdobywając odpowiednią ilość, nie wiem, skór chociażby, czy jakichś takich rzeczy, które ze zwierząt zazwyczaj wypadają. I to jest tyle. Nie kraftujemy osobnych rzeczy, tylko po prostu ulepszamy te 6 standardowych elementów zbroi, nazwijmy to, która, nie wiem, wpływa na poziom życia, wpływa na zasięg, nie znam zasięg, tylko na obrażenia, broni zasięgowych, tego typu rzeczy. To jest super proste, nie jest to zbytnio satysfakcjonujące, jak dla mnie to ta mechanika totalnie nic nie wnosi, ale też chyba nie spodziewaliśmy się niezwykle rozbudowanych elementów craftowania, jak w grach chociażby jakichś tam survivalowych czy po prostu sandboxowych. Gry Ubisoftu to zawsze siedliska znajdziek. Na przestrzeni serii zbieraliśmy całą masę głupot, od flag, przez pióra, manuskrypt dwojnicza czy uciekające szanty. Zatem czy tutaj ucieka nam porywany przez wiatr papirus? Jest papirus, ale nie jest on porywany. Na mapie znajdziecie takie ikonki, które pokazują, że gdzieś tutaj w okolicy znajduje się właśnie papirus z jakąś zagadką, nazwijmy to. I po prostu w momencie, kiedy podnosimy sobie taki papirus, on ma na sobie tekst, który wskazuje, gdzie znajdziemy jakiś skarb. I teraz nie miałem czasu, żeby zagłębić się w poszukiwanie skarbu przy użyciu papirusa, ale jeden z takich papirusów podniosłem i na przykład na nim było napisane bodajże, że miejsce, które musisz znaleźć, znajduje się w jakimś takim konkretnym regionie koło chyba jakiegoś posągu, i zobaczysz konkretne miejsce oznaczone symbolem X, kiedy spojrzysz na ten obszar o świcie. Więc musimy wtedy skorzystać oczywiście z mechaniki dnia i nocy, czyli musimy rano się gdzieś tam pojawić, musimy użyć Senu, żeby wybadać okolice w danym miejscu, no i wtedy natrafiamy na skarb. Nie wiem, co to będzie, bo możliwe, że to będą po prostu, będzie jakaś broń, możliwe, że będzie to jakiś element układanki, która nas skieruje do czegoś większego, a należy zaznaczyć, że Bajek i jego czasy to nie są czasy pierwszych asasynów jako takich, no bo tam chyba w lorze świata jest powiedziane, że pierwsze zabójstwo w ogóle ukrytym ostrzem zostało dokonane chyba w ogóle 400 lat wcześniej niż to się tutaj dzieje. Także nie było jeszcze bractwa asasynów, ale jakieś takie elementy tej ideologii już istniały, stąd może znajdziemy jakąś, właśnie może ostrze pierwszego asasyna, kto wie. No to skoro czuć, że faktycznie gramy w asasyna, mimo tak wielu zmian mniejszych czy większych, to do feelingu którego z nich jest tutaj najbliżej? Do której części gry? To może zacznijmy tak. Ja bardzo sobie cenię pierwszego Assassin's Creed'a, bo pomimo powtarzalnej mechaniki i pomimo powtarzalnych aktywności, ta gra była najbardziej spójna pod względem kreacji świata, pod względem lore'u i wszystkiego, czego tam się dowiadywaliśmy. Stąd niezwykle ucieszyło mnie, kiedy w głównej misji fabularnej pojawiły się elementy, które zostały jak dla mnie żywcem wyjęte z jedynki. I to nie jest oczywiście takie 1:1 klasyczne, ale są to takie drobiazgi, jak chociażby Bajek, który potwierdzając swoje zabójstwo, używa pióra orła do umoczenia w krwi zabitej przez nas postaci. Do tego jest jeszcze cała ta sekwencja, kiedy nasz cel zabójstwa spowiada się bohaterowi z jakby tłumaczy swoje postępowanie, dlaczego robił tak, a nie inaczej. Spowiedź. Klasyczna animusowa spowiedź, przy czym
Ona bardzo przypomina to, co się działo w Jedynce. W Jedynce mieliśmy tego bohatera, który poruszał się w tej przestrzeni Animusa, miał różne rzeczy do powiedzenia ciekawe właśnie w jakichś takich różnych ujęciach kamery. W dwójce Ezio, z tego co pamiętam, trzymał po prostu w ramionach umierający cel i on też mu coś tam mówił, ale to nie miało już równie silnego wpływu jakby na nas. To nie było aż tak mocno emocjonalnie. A właśnie tutaj nie mogę zdradzić szczegółów misji, bo tej głównej byliśmy proszeni o to, żeby o tym nie mówić, ponieważ ona mocno polega na pewnych zwrotach fabularnych, zwrotach akcji. Ale jest ten feeling, jest ta spowiedź animusowa, dowiadujemy się dlaczego dany przeciwnik postępował tak, a nie inaczej. W tym wypadku są to oczywiście nie templariusze, a zakon starożytnych, oni się nazywają Order of the Ancients. To są tacy właśnie prototemplariusze, czyli to jest ta strona, która wyznaje ideologię, która później przypisywana jest templariuszom, kiedy już zakon templariuszy powstał. No dobrze, to w takim razie w ten sposób podsumowaliśmy wrażenia z tej czterogodzinnej rozgrywki w Assassin's Creed Origins. Przygoda w Egipcie. Przygoda w Egipcie, tak. To jest, Ismail przyznał, że to jest miejsce, które dla nich było, określił to takim wyrażeniem no-brainer, czyli po prostu wiedzieli od razu, że kolejna gra po Black Flagu dla nich będzie umiejscowiona w Egipcie. I fani tego oczekiwali zresztą, ja sam czekałem na Egipt. Bo jest podatny grunt. Tak, to jest świetne miejsce do zrealizowania Assassin's Creed'a. Dlatego liczę, że na dłuższą metę właśnie ten klimat Assassin's Creed'a pozwoli nam spędzić z tą grą więcej czasu i to z przyjemnością. Przekonamy się już 27 października. Tak jest. Tymczasem my się żegnamy. Mówił dla Was Michał oraz Mateusz. Do zobaczenia następnym razem. Hey, what? After him!